Cześć, to McGuffin. Cały świat zostaje dotknięty nieznaną chorobą, a ludzie zaczynają rodzić hybrydy. Częściowo ludzi, częściowo zwierzęta. Dzisiaj pokażę Wam pierwsze dwa odcinki amerykańskiego serialu fantasy z 2021 roku pod tytułem Łasuch. Uwaga, spoilery, pilnujcie się. Na początku odcinka mężczyzna o imieniu Aditya Singh opowiada o swoim codziennym życiu jako lekarz. On i jego żona Rani prowadzą razem szczęśliwe i proste życie. Aż pewnego dnia w pracy do lekarza przychodzi kobieta z dziwną chorobą. Jej mały palec porusza się agresywnie i to jest objaw choroby. W jej krwi odkryto nowy rodzaj wirusa o nazwie H5G9. Następnego dnia Aditya udaje się do pracy, aby zobaczyć kilka takich przypadków. Rząd ogłasza wybuch jako sytuację nadzwyczajną, twierdząc, że wirus H5G9 jest najbardziej śmiercionośnym wirusem wszechczasów. Eksperci przewidują, że liczba zarażonych ludzi przekroczy tę podczas czarnej śmierci. Chaos ogarnia świat, gdy sklepy, fabryki i szpitale zaczynają się zamykać. Pewnego dnia lekarz budzi się z żoną kaszlącą na podłodze. Ona także złapała wirusa. Pędzi z nią do szpitala przez tłum ludzi w takiej samej sytuacji. Podczas pobytu w szpitalu Aditya wzywa pielęgniarkę, która wydaje się być w szoku. Oddział położniczy jest wypełniony nowonarodzonymi dziećmi, które wszystkie mają cechy różnych zwierząt. Słowo szybko się roznosi, że każde dziecko na świecie rodzi się jako hybryda człowieka i zwierzęcia. Ludzie zaczynają nienawidzić dzieci, twierdzą, że to one spowodowały wybuch wirusa. Inni wierzą, że wirus spowodował narodziny takich dzieci, a nikt nie wie na pewno, jak one powstały. Podczas gdy cały świat drży ze strachu przed wirusem, jeden z ojców przenosi się w dzicz wraz z dzieckiem w celu ochrony. Jego syn Gus, urodzony jako hybryda człowieka i jelenia, jest jednym z pierwszych hybrydowych dzieci. Mężczyzna dociera do opuszczonego domu pośrodku lasu i przekształca go, aby stał się ich własnością. Dni mijają, gdy opiekuje się Gusem i odbudowuje dom, uczyniając go odpowiednim dla ich obojga życiu. Nawet buduje płot wokół terenu, aby ich ochronić. On pisze książki dla Gusa do czytania, ale nie uczą go zbyt wiele o świecie zewnętrznym. Gus szybko dorasta i zaczyna nazywać swojego ojca pap. Gus wkrótce kończy 4 lata, wciąż nieznany światu poza płotem. Papa uczy go, by kucał. Jeśli usłyszy dźwięk warczenia, uciekał. A jeśli usłyszy głos, ukrywał się. Jeśli kiedykolwiek zobaczy człowieka. Pokazany jest montaż ojca i syna, bawiących się na śniegu, łowiących ryby, czytających książki i gotujących razem. Pewnego dnia, gdy są na zewnątrz, przelatuje nad nimi samolot. Buba zakrywa uszy Gusa i mówi mu, że to tylko duży ptak. Samolot rozdaje ulotki reklamujące bezpieczne miejsce dla hybryd, zwane rezerwatami. Odrzuca te ulotki, nie chcąc, by jego dziecko zostało mu zabrane. W jedno z urodzin Gusa daje mu pluszowego misia, który Gus zabiera ze sobą wszędzie. Pewnego dnia, gdy Gus czyta książkę w dżungli, widzi w pobliżu jelenia. Biegnie do swojego ojca, żeby mu powiedzieć, że widział swoją matkę. Buba mówi mu, że jego matka była człowiekiem o imieniu Birdie, ale już nie żyje. Twierdzi także, że poza płotem są źli ludzie, którzy szkodzą dzieciom takim jak on, więc nigdy nie powinien przekraczać płotu. Pewnej nocy Buba wyciąga pudełko z obrazkiem i rzeczami ze swojego starego życia. Zakupuje pudełko w lesie, całkowicie rezygnując ze swojej przeszłości. W 10 urodziny Gusa Puba daje mu procę, którą chłopiec bardzo lubi. Podczas zabawy nią kończy poza płotem. Zanim jednak ktoś go zauważy, Puba łapie dziecko i pędzi z powrotem do domu. Udziela mu nagany, sprawiając, że płacze. W ciągu tego samego dnia mężczyzna zbliża się do płotu, wołając swoją siostrę. Gus grozi mu, żeby odszedł. Ale zanim odchodzi, zerka na Gusa, ukrywającego się z tyłu. Mężczyzna oznacza płot jako obszar, gdzie są hybrydowi ludzie, ujawniając, że tak naprawdę jest łowcą hybryd dzieci. Puba wpada w panikę i każe Gusowi się schować. Wychodzi, aby walczyć z mężczyzną i nie wraca przez całą noc. Przestraszony Gus zostaje w ciemności przez całą noc i wychodzi na zewnątrz, kiedy wschodzi słońce. Właśnie wtedy Puba wraca z widocznymi obrażeniami. Gus pomaga ojcu i prowadzi go do łóżka, ale Puba wie, że zaraził się wirusem, ponieważ hybrydowi ludzie są na niego odporni. Nie martwi się o to, że Gus złapie wirusa, ale Puba ma teraz ograniczony czas. Naucza Gusa podstawowych umiejętności przetrwania i prosi go, aby przyniósł jajka z kaczek na śniadanie.
Gdy Gus wraca z nimi, Puba już leży martwy, na krześle, trzymając klucz. Gus bierze klucz i cicho płacze, opakując śmierć ojca. Po tamtym dniu zaczyna żyć samodzielnie i udaje mu się to w pewnym stopniu. Tworzy figurki zwierząt, suszonej trawy, rozmawia z nimi, aby poczuć się mniej osamotnionym. Po upływie 10 zim chłopiec nauczył się robić niemal wszystko, czego potrzebuje, aby przeżyć. Ale niektóre dni są trudniejsze niż inne. Pewnego dnia izolacja wychodzi mu bokiem, sprawiając, że spala swoje figurki zwierząt w pełnym świetle dnia. Dym z ogniska przyciąga ludzi, którzy polują na stworzenia takie jak on. Później tego samego dnia Gus zauważa na mapie lasu narysowane serce i idzie je szukać. To jest miejsce, gdzie schował pudełko ze zdjęciem swojej żony. Gus otwiera pudełko kluczem, które miał przy sobie Puba, gdy umarł. Następnie spogląda na twarz swojej matki. Po raz pierwszy raz widzi, że na dole zdjęcia napisane jest Colorado. Zamiarem odnalezienia swojej mamy mały chłopiec postanawia udać się do Colorado. Pakuje wszystko, czego potrzebuje i zabiera ze sobą mapę Stanów Zjednoczonych. Po przygotowaniach naiwny chłopiec kieruje się ku płotowi. Widzi cukierek leżący na ziemi i zjada go, ale wkrótce odkrywa, że to pułapka. Dwóch łowców hybryd łapie chłopca i jest zaskoczony, że potrafi mówić. Wiedzą, że Gus jest bardzo cenny, więc zamiast go zastrzelić, decydują się go przytrzymać jako okup. Wtedy pewien mężczyzna zabije jednego z łowców i przegania drugiego. Gus ucieka z powrotem do domu i ukrywa się. Jest jednak śledzony przez mężczyznę, który go uratował. On znajduje Gusa i jest zaskoczony, widząc, że ten mieszkał sam przez cały ten czas. Na początku Gus wydaje się bać go i kilka razy uderzy go z procy, ale wkrótce zdaje sobie sprawę, że nie jest on złym człowiekiem. Mężczyzna wyjawia, że rozważa oddanie Gusa w ręce urzędników, którzy wykorzystują hybrydowe dzieci do eksperymentów, ale zdecydował się tego nie robić, gdy zobaczył, że Gus jest bardziej ludzki. Mężczyzna nazywa Gusa Sweet Tooth i prosi go, aby pozostał wewnątrz płotu dla swojego własnego bezpieczeństwa, zanim odchodzi. Po odejściu mężczyzny Gus przez chwilę myśli o nim, a następnie nagle decyduje się złamać wszystkie zasady swojego ojca. Podąża za nim ze swoją zdolnością do zapachu i znajduje go blisko klifu. Pierwszy odcinek kończy się, gdy Gus nazywa mężczyznę dużym człowiekiem i prosi go, aby zabrał go do Colorado. W drugim odcinku poznajemy kobietę o imieniu Aime, która kiedyś była terapeutką, zanim wybuchła pandemia. Po wybuchu pandemii przez kilka lat pozostawała w swoim biurze, wychodząc tylko wtedy, gdy musiała. Aż pewnego dnia postanowiła wyjść na zewnątrz po raz pierwszy od wielu lat. Na zewnątrz wszystko było opuszczone, a ulice opustoszałe. Nagle zauważa stado słoni idących ulicami w jej kierunku. Aime, która miała dość monotonnej, codziennej rutyny, poczuła się żywa po raz pierwszy od wielu lat. Odwiedza pobliski ogród zoologiczny i wreszcie znajduje to, co sprawia jej radość. Zaczyna opiekować się zwierzętami i uprawiać swoje jedzenie. W międzyczasie Gus śledzi dużego człowieka nawet po tym, jak zostało mu powiedziane, żeby wrócił do domu kilkakrotnie. Mężczyzna próbuje pozbyć się chłopca kilka razy, ale bezskutecznie. Na noc zatrzymuje się, by odpocząć i je konserwy. Gus obserwuje go zza drzewa, wiedząc, że może go widzieć. Mężczyzna daje Gusowi jedzenie i zasypia. Gdy jest w śpiączce, Gus widzi, że jego torba jest pełna konserw. Wszystkie zjada, łącznie z lekami mężczyzny, który desperacko potrzebuje. Kiedy mężczyzna budzi się następnego dnia, jest wściekły na chłopca i prosi go, aby natychmiast wrócił. Gus mówi, że może pomóc mężczyźnie zebrać więcej jedzenia, używając swojego nosa. Pokazuje mu potem pobliskie centrum dla odwiedzających. Mężczyzna każe mu wejść do środka i ukraść jedzenie. Podczas gdy on zostanie na zewnątrz, aby pilnować, Gus niechętnie wchodzi do środka i jest oczarowany widokiem różnych nowoczesnych rzeczy. Ale potem zauważa głowę jelenia zawieszoną na ścianie i cofa się, wpadając w pułapkę. Mały chłopiec znajduje go tam i woła swoich rodziców. Troje obserwuje Gusa z podziwem. Ten mówi im, żeby zostawili jego głowę w spokoju. W kolejnej scenie widzimy rodzinę trzech osób, które częstuje mężczyznę i Gusa posiłkiem. Noszą maski, aby się przed nimi zabezpieczyć, w razie gdyby mieli wirusa. Okazuje się, że rodzina uciekła z miasta, gdy wybuchła epidemia i od tamtej pory nigdy nie spotka innego człowieka. Mężczyzna mówi im, że wirus wciąż istnieje i niektórzy ludzie są nim zarażeni, ale nie są tak powszechne jak wcześniej, ponieważ ludzie prowadzą odizolowane życie. Chłopiec o imieniu Rusty próbuje dotknąć rogów Gusa, ale zostaje zatrzymany przez jego matkę.
Gus pokazuje im potem zdjęcie swojej matki i pyta, czy ją znają. Matka rodziny mówi, że nie. Pozwala mu oraz Tią bawić się razem. Po potwierdzeniu, że Gus nie gryzie, chłopcy szybko się zaprzyjaźniają, a matka z radością obserwuje ich zabawę. W tym samym czasie ojciec rozmawia z dużym człowiekiem i rozpoznaje go jako znanego piłkarza Tommy'ego Jeparda. Tommy potwierdza, że kiedyś był sportowcem, zanim wybuchła epidemia. Kiedy zostaje zapytany, czego chce od rodziny, Tommy odpowiada, że potrzebuje tylko jedzenia i miejsca na nocleg. Zgadzają się pomóc z Gusem. Gdzie indziej widzimy lekarza, którego widzieliśmy na początku serialu, Aditya Singha, który nadal mieszka ze swoją żoną, Rani. Rani cierpi na chorobę od jej wybuchu, ale żyje dzięki lekom, które produkuje kolega Aditya. Wciąż mieszkają w swojej starej posiadłości, ale z dala od większości ludzi, wychodząc tylko wtedy, gdy muszą. Widzimy parę grającą w Scrabble i tęskniącą za internetem. W tym momencie palec Rani zaczyna się poruszać mimowolnie, sugerując, że działanie leku się kończy. Doktor podaje jej kolejną dawkę i została już tylko ostatnia. Później tego samego dnia udaje się do swojego lekarza przyjaciela, który produkuje leki. Tam Aditya dowiaduje się, że jest w ostatnim stadium raka i nie może kontynuować pracy. Przez lata aktywnie pracowała nad znalezieniem lekarstwa na wirusa i nie chce, aby jej praca poszła na marne. Doktor przekazuje Aditya swoje notatki, które zawierają również procedurę sporządzenia leków dla Rani. Żegna się z Adityą, mówiąc mu, aby kontynuował badania. Aditya wraca do domu z notatkami i nie wygląda na zbyt szczęśliwego. Z powodu przejęcia tej pracy, Rani sądzi, że to wspaniałe, ponieważ Aditya sam może ją teraz uratować, ale potem patrzy na notatki lekarza i jest szokowana. Twierdzi, że makabryczna praca kolegi stoi w sprzeczności ze wszystkim, co wierzy. W Visitor Center Tommy i matka Rastiego rozmawiają o przewinieniach Tommy'ego. Przywołuje go o odpowiedzialności za zabijanie ludzi, ale Tom twierdzi, że robi to dla przetrwania. Nie wiemy jeszcze, o czym rozmawiają. Tommy prosi matkę, aby zatrzymała Gusa, aby pozwoliła Gusowi zostać w rodzinie. Jednak nie odpowiada. Później matka kładzie Gusa i Rastiego razem spać. Gus jest zasmucony, widząc, jak matka Rastiego opiekuje się nim i trochę zazdrości. Matka ponownie patrzy na zdjęcie Beardy i rozpoznaje tło jako Red Rocks. W nocy Gus nie może zasnąć i schodzi na dół, aby znaleźć Tommy'ego właśnie wychodzącego z domu ze swoimi rzeczami. Kiedy rozmawiają, zbliżają się łowcy hybryd, ostrzegając dwóch mężczyzn. Wkrótce budzi się także rodzina i dowiaduje się, że ludzie szukają Gusa. Są gotowi zabić wszystkich, aby zdobyć chłopca. Tommy dostrzega na ścianie pułapkę na niedźwiedzie i atakuje łowców. Zabija większość z nich, ale ich liderowi udaje się dotrzeć do Gusa. Jest prawie gotowy, by go zastrzelić, ale przestaje, gdy za chłopcem nagle pojawia się jeleń. Zdumiony jeleniem, nie zauważa Tommy'ego za sobą i zostaje przez niego zabity. Następnego dnia rodzina przeprasza Tommy'ego, ponieważ nie mogą zatrzymać Gusa. Lubią chłopca, ale bezpieczeństwo rodziny jest ich pierwszym priorytetem. Wreszcie Gus i Tommy udają się do najbliższego miasta po pożegnaniu. W następnej scenie widzimy byłego terapeutę Ami, pracującego w swoim zoo. Nagle słyszy hałas na zewnątrz i wychodzi, by sprawdzić. Zaskoczona Ami znajduje przy wejściu małego hybrydowego dzieciaka, ludzko-świńskiego. Odcinek kończy się, gdy Tommy i Gus wyruszają w podróż, która zaprowadzi ich na szlak poza ich wyobraźnią. Przeznaczeniem wszystkich postaci jest się spotkać i potencjalnie zmienić bieg historii świata. Subskrybujcie, aby oglądać więcej filmów tego typu. Włączcie powiadomienia i zostawcie łapkę w górę, aby wesprzeć kanał. Dziękujemy za obejrzenie.